tvpodkarpacie.pl. Siatkarze TSV Sanok w piątek rozpoczynają batalię o awans do drugiej ligi. Nastroje w drużynie są bojowe i nikt nie zamierza odpuszczać. Cel to awans do finału baraży, w którym wystąpią najlepsi trzecioligowcy z całej Polski. W drużynie panuje bardzo dobra atmosfera. Wszyscy się bardzo dobrze dogadują. Jesteśmy zgrani. Nastroje są bojowe i liczymy na zwycięstwo. Nastawienie mamy takie, że chcemy wygrać i do tego będziemy dążyli. Na pewno motywację mamy bardzo dużą, gramy u siebie na hali, będzie na pewno bardzo dużo ludzi, także na pewno postaramy się wygrać. A właśnie na wsparcie kibiców siatkarze liczą najbardziej, zwłaszcza, że obecny sezon jest najlepszy w historii klubu. Ostatni raz zawodnicy TSV na tym etapie rozgrywek wystąpili przed 4 laty, a dziś są zdecydowanie mocniejszą drużyną. 4 lata temu nie udało się chociaż wygrać meczu, a w tym roku chcemy powalczyć jak najlepiej i miejmy nadzieję, że wygramy jak najwięcej meczów. Optymalnie byłoby wygrać 3 spotkania, jednak i 2 zwycięstwa mogą być na wagę awansu, ale do tego droga jest daleka. Tor Dobrzeń Wielki, pomimo tego, że w poprzednim sezonie nie uczestniczył w barażach, jest znaną drużyną, jeżeli chodzi o te baraże, o drugą ligę, gdyż dosyć często występuje i dosyć często w tym województwie opolskim zdobywa miejsce premiowane awansem do półfinałów o drugą ligę. Kęczanin Kęty, rezerwy pierwszoligowego zespołu, myślę, że również mogą nam przysporzyć troszkę problemów. Niemniej jednak wydaje mi się, że to przyjedzie młoda drużyna, wzmocniona ewentualnie, maksymalnie, może tak powiem, maksymalnie 2 zawodnikami, gdyż regulamin na to pozwala. Czarni Katowice, mistrz województwa śląskiego, śląskie słynie z mocnych drużyn i myślę, że tutaj jest faworyt tych rozgrywek. Rywalizacja rozpocznie się w piątek o godzinie 17 od pojedynku TSV Sanok Tor Dobrzeń Wielki. Drugie spotkanie Sanoczan zaplanowane jest na godzinę 18 w sobotę. Przeciwnikiem gospodarzy będzie Kęczanin II Kęty. Ostatnie starcie turniejowe to pojedynek z Czarnymi Katowice, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 12, oczywiście w zespole szkół numer 3. tvpodkarpacie.pl